Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu miłosnym od połowy lipca do połowy sierpnia bieżącego 2021 roku. Film będzie się składał z dwóch części. Pierwsza jest dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga dla osób samotnych, tak zwanych singli. Umieszczę Wam w komentarzu pod tym filmem odnośnik czasowy, w którym momencie treść dla Was się rozpoczyna. I teraz tak, przypominam, że czytanie jest ogólne. Może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne zjawisko. Wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. Energie też mogą zamieniać się miejscami, więc tak jak powiedziałam, czytanie dostosujcie do siebie. Przechodzimy do filmu czytania dla par. Po lewej stronie będzie Wasza energia, kochane raki, po prawej Waszego partnera. Będę mówić ogólnie partner życiowy, każdy z Was wie, z kim tworzy relacje. Oglądają mnie i panowie, i panie, więc tutaj nie będę ciągle powtarzać partner bądź partnerka, ogólnie partner życiowy. No dobra, i to tyle. Po rozkładzie wybiorę dla Was kartę z przesłaniem anielskim odnośnie miłości i jako puenta, podsumowanie, jedna karta z serii Klucz Anielski. Zaczynamy. Już przekładam talię. Miłość, rak. Co rak myśli na temat swojego partnera? Arcykapłanka. Co Wasz partner myśli o Was? Trzy buławy. Co rak czuje do swojego partnera? Siedem mieczy. Co Wasz partner czuje do Was? Dziewięć mieczy. Jakie są plany, zamiary raka względem partnera? Paź denarów. Jakie są plany, zamiary Waszego partnera względem Was? Koło fortuny. No tu partner jakiś wyjazd planuje, jakąś podróż. Ewentualnie, no... Jakaś przyszłość już jest tutaj zaplanowana, jakieś decyzje zapadły. Zobaczmy, co dalej. Jak rak traktuje swojego partnera? Król buław. Jak Wasz partner traktuje Was? Dziesięć buław. Co lub kto Was łączy? Rycerz mieczy. Co lub kto Was dzieli? Dziewięć kielichów. No, często się kłócicie, nie możecie się dogadać, nie możecie się cieszyć sobą. Brakuje tego szczęścia. Może przez sprawy zawodowe, może przez jakieś inne czynniki. Jakieś sekrety, jakieś kłamstwa, jakieś niezdecydowanie. No zobaczmy. W połowie lipca, jak będzie między Wami wyglądała sytuacja? Pięć buław. Koniec lipca. Dwie buławy.
połowa sierpnia, 6 denarów. No wszystko się jakoś wyjaśni, ułoży. Wróci harmonia, wróci równowaga. W tle 7 kielichów. No ktoś tutaj, nie wiem, coś wyolbrzymia, coś cuduje. Podejrzewa być może partnera o coś, ewentualnie no, jest niezdecydowany, szuka partnera idealnego, który być może nie istnieje. No, ma jakąś wizję, jakąś fantazję, że ma być taki, owaki, bądź taka i owaka, natomiast no, tutaj czegoś brakuje. Może tych motyli brzuchu, może tego właśnie takiego spełnienia jakiegoś, a może rak zbyt wysoką poprzeczkę sobie wyznaczył. No i tutaj powinien zejść troszeczkę na ziemię, a nie bujać w obłokach. Dobierzemy sobie, kochani, karty. Co rak myśli na temat swojego partnera? No jest na pewno przezorny i przewidywalny, ostrożny. Może zastanawia się, czy nie ma jakiejś tajemnicy, czy nie ukrywa kogoś przed Wami. Ewentualnie rak świadomie jest w relacji, no, nieoficjalnej, tak? Arcykapłanka to są tajemnice, to są ukryte sprawy. Nieśmiałość też, brak takiej odwagi i otwartości w związku. Więc no, tak jakby rakowi czegoś brakowało. No, ten partner, partnerka jest jakiś nieokreślony, no, jakieś są niedopowiedzenia. Wydaje Wam się, że coś ukrywa, za bardzo jest tajemniczy. Różne możliwości, dobierzcie jedną ze swoich. No właśnie, i zastanawiacie się, czy Was nie zdradza, czy Was nie oszukuje, czy nie ukrywa jakiejś kobiety bądź mężczyzny przed Wami. Czy Wami nie steruje, nie manipuluje i nie kręci, tak? Co czujecie do partnera? No i tutaj znowuż są podejrzenia, tak? Siódemka mieczy, zobaczcie. No taka podejrzliwość. Czy kogoś nie ukrywa? Czy jest ktoś jeszcze między nami? Czasami ta karta pokazuje też oszukiwanie samego siebie, jeżeli chodzi o uczucia, tak? Czyli coś sobie wmawiam, jest ta siódemka kielichów, wyobrażam sobie, po prostu moja wyobraźnia, moja fantazja, no tutaj mnie troszeczkę za bardzo unosi do góry, przesadza w wielu aspektach, no i rodzą się jakieś właśnie takie samonakręcające się spirale podejrzeń, jakichś właśnie takich intryg, ukrywania, zatajania czegoś. Natomiast może być też odwrotnie, że rak coś kombinuje, ukrywa przed partnerem i gdzieś tam potajemnie, skrycie spotyka się z kimś, bądź do kogoś jeszcze żywi uczucie byłego partnera, partnerki, może jakiejś relacji, która no niedawno się zakończyła i jeszcze to wszystko jest tak na świeżo. Zobaczmy. Siódemka mieczy. Wieża. Wieża. No rak jednak czuje się okłamany, oszukany. Coś wzbudza jego niepokój. Coś go zatrważa. Czuje, że to już jest koniec. Że to się jednak rozleci. Że coś jest nie tak. Jakie są plany, zamiary? Raka. Paść denarów. Paść denarów. Prosić o kolejną szansę. Może uciec w pracę, uciec w naukę, w szkołę, bądź poszukać sobie kogoś innego. Może ze względu na dzieci ratować związek, ratować sytuację. Zobaczmy. Paść denarów. I królowa mieczy. Wyjaśnić wszystko. Szczerze porozmawiać. Ocenić tą sytuację. Żądać też wyjaśnień, czyli takie no wyciąganie wniosków, wyjaśnienie sprawy. Niektóre raki być może będą myślały o rozwodzie, o tym, żeby zakończyć tę relację. Królowa mieczy
zawsze wie, czego chce. Nie kieruje się emocjami, uczuciami, tylko faktami. Żąda sprawiedliwości, żąda wytłumaczenia się. Nie toleruje sprzeciwu, nie toleruje kłamstwa. Może chce się też odciąć. Jak traktuje rak swojego partnera? Król buław, czyli raczej to są związki wolne. Ewentualnie małżeństwa, no, które gdzieś tam no, kuleją mocno. Król buław. Zaangażowanie w relacje na określonych warunkach. Chęć kontynuowania jej. Ale na moich zasadach. Czyli dam ci kolejną szansę. Spróbujmy jeszcze raz. Ale to ja tutaj rozdaję karty. Ja mówię, jak to ma wyglądać. Nie dam się oszukać. Po pierwsze, mówisz kawa na ławę, wszystko jak było. Tłumaczysz się. Wyjaśniasz i później uzgadniamy, co dalej. Niektóre raki będą też chciały sprawdzić źródło nowej pracy partnera, więc jeżeli partner bądź partnerka dostali jakąś propozycję pracy, zwłaszcza wyjazdu za granicę, bądź, no nie wiem, jakiegoś dalszego wyjazdu, nawet w kraju, tak, ale często jakieś delegacje bądź praca w innym mieście, no to tutaj też będziecie się chcieli na ten temat dowiedzieć jak najwięcej. Król buław, baran, lew bądź strzelec. No i wy nie wiecie, co dalej z tym związkiem. Wy nie wiecie, co dalej. Utknęliście w pewnych przemyśleniach i one was trzymają. One nie pozwalają wam ruszyć do przodu, nie pozwalają nic zaplanować, przebić się przez jakąś barierę mentalną. Nie wiem, może nie rozmawiacie ze sobą. Może jakieś wydarzenia, które miały miejsce ostatnio w waszym życiu, zablokowały was na rozwój w tej sytuacji. Czujecie się skrępowani, czujecie, że pewnych rzeczy nie widzicie, że coś jest omijane, coś poza wami, coś ważnego. Ale również mogą być to przesadne myślokształty, fantazje, fanaberie, wymyślanie cuda na kiju i obwinianie bezpodstawne partnera o zdradę, o jakieś romanse itd., itd., tak? Więc tutaj też takie coś może być, zwłaszcza jeżeli rak w przeszłości miał partnera bądź partnerkę, który po prostu oszukiwał, kłamał, wykorzystywał, zdradzał. No i negatywnie budował tą relację, tak? Tutaj to piętno, to te pewne nawyki, przyzwyczajenia, jakieś takie właśnie złe zachowania i wnioski wyciągnięte z poprzednich byłych związków mogą teraz wpływać negatywnie na to, co się dzieje między wami. Stąd ciągłe sprzeczki, stąd ciągłe jakieś czepianie się, sprawdzanie, kontrolowanie, wybuchowość, nerwowość, prowokowanie do kłótni. Zazdrość. Robienie jakichś scen publicznych. Co myśli o was wasz partner? I tutaj tak, no tak jak powiedziałam, dwie wersje. Albo chce gdzieś wyjechać, już sobie zaplanował jakąś podróż, chce coś zmienić w swoim życiu. Ewentualnie no marzy o waszej, planuje z wami przyszłość, tak? Tylko być może no coś musi się wyjaśnić, coś musi się zmienić. Może to rak jest zbytnio agresywny, może odwrotnie. No jedno z was jest tu cholernie kłótliwe, czepialskie, podejrzliwe ciągle o zdradę. Wiecie jak to jest, no jak ciągle człowiek nic nie zrobi, z Bogu ducha winien, a tylko drzwi się za nim zamkną, wejdzie do domu zmęczony po pracy i po prostu słyszy taką litanię i oczywiście a to taka, a ta owaka, a ten taki, a to owaki, bo pewno od razu żeście nie wiadomo co robili, z kim i jak. A wy macie po prostu tylko ochotę usiąść, odpocząć, zjeść dobry posiłek i po prostu zregenerować siły. No to jest to męczące, tak? Może być zazdrość, ale zdrowa zazdrość, bez przesady. No i oczywiście bez jakichś awantur, jakichś takich no, pretensji, bo ty to miałeś zrobić, a nie zrobiłeś i ciągle jakieś takie właśnie
powody do kłótni, więc tutaj to trzeba będzie opanować. No oczywiście między Wami może stać też jakiś wodnik, bliźniak bądź waga, mężczyzna po 35 roku życia. Ktoś, kto być może sieje ferment, robi zamieszanie, wpływa jakoś negatywnie na którąś ze stron, być może jest jakimś prowodyrem do tych kłótni, do jakichś takich nieporozumień. Ale wracamy do Waszego partnera, czyli trzy buławy. Planuje udany związek, planuje przyszłość z tą osobą, tak? Bo no, jest mi z nią dobrze, no, chciałbym, żeby było wszystko dobrze. Mam nadzieję, że między nami się ułoży i ten związek będzie wzrastał, rozwijał się. Natomiast na pozycji serca jest strach, jest obawa, ucieczka przed agresją, jakieś natarczywe myśli, lęki, takie osaczenie. Ale mogą być też wyrzuty sumienia. I tutaj, jeżeli Wasza podejrzliwość o zdradę sprawdza się i Wy to udowodnicie, kochane raki, czyli mówicie, sprawdzam, ja wiem, co jest na rzeczy, mogę Ci to udowodnić, no to wtedy tutaj te wyrzuty sumienia, tak? Że gdzieś tam sobie jeżdżę i coś tam sobie być może robię, ale raczej nie, raczej nie. Raczej widać, że partner tu ciężko pracuje i ciężko już znosi tą atmosferę. Jest mu po prostu ciężko. Ciężko mu brać tą odpowiedzialność, bo cały czas jest obarczany odpowiedzialnością za cokolwiek. Stąd te sprzeczki, nieporozumienia. Oczywiście to może być Wasza strona, moje kochane raki. Sami już wiecie, jak u Was jest. Zobaczmy tą dziewiątkę mieczy na pozycji serca. Koło fortuny. Stres związany z wyjazdem, ale też z taką nieprzewidywalnością. Wiecie, koło fortuny się ciągle kręci, czyli raz jest dobrze, raz jest źle. A może ktoś tutaj kręci i sam zaplątał się, że tak powiem, w spirale swoich jakichś kłamstw. I teraz już nie wiadomo, co będzie. Rozłąka tutaj może też negatywnie właśnie ten związek na odległość wpływać na Waszą relację. Pytanie, czy to się sprawdzi? Bo być może tutaj partner Bogu Ducha winny po prostu wyjeżdża za granicę ciężko pracować. Bo jest za Was odpowiedzialny i naprawdę no, bierze wszystko na siebie. Jest ambitny, pracowity, jest mu trudno, ale tutaj no, chce osiągnąć jakieś cele. Natomiast no, widać, że tu jest jakiś trud, ciężkość w związku. Ciężkość z dogadaniem się, z dojściem do porozumienia. Taka ciężkość, kochani, w dojściu do porozumienia. Ale też trudności w zaplanowaniu czegokolwiek, tak? Jeżeli jest wyjazd, jeżeli jest podróż, no to coś ciężko, że tak powiem, poświęcić czas drugiej osobie, jeżeli ciągle jest się gdzieś w podróży, w ruchu, w trasie, ze względu na obowiązki zawodowe. Jak Was traktuje Wasz partner? No i koło fortuny tutaj znowu jest. No niby jest to karta dobra, karta, która mówi, że jest szczęście, że jest zadowolenie, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, szybko się zmieni na lepsze. Ale to jest też karta, która ciągle się zmienia, tak? Zobaczcie, tak jak tutaj na tej karcie, cztery pory roku. Raz jest piękna pogoda, a raz jest śnieg, zimno, chłód, tak? Jesień, nijak. I ciągle się to zmienia. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Może jakieś niezdecydowanie, może jakieś niedocenianie partnera, może nieumiejętność określenia się, kręcenie w kółko, ciągłe zmiany zdania. I mówię to dlatego, bo wyżej jest dziewiątka mieczy, tak? Więc tutaj no, nie jest to korzystny układ. Może trzeba wreszcie się zatrzymać, wyjść z tego ruchu, wyjść z tego kołowrotka, podjąć jakieś decyzje, spojrzeć obiektywnie na to swoje życie, na ten swój związek, ocenić go i zadecydować, co dalej. Zobaczmy. Oczywiście może być to też planowana podróż i wyjazd do Was, żeby z Wami być, ale może coś jest utrudnione. Chyba to jest czytanie dla par, które są gdzieś w związku na odległość i są na jakimś nieformalnym, wolnym związku i dawno się nie widziały. Takie mam wrażenie, ale zobaczmy. Król mieczy. Tu mamy królową, tu mamy króla. To może być Wasza decyzja, ale to może być też zależność od decyzji władz administracji publicznej,
Więc jeżeli jesteście w związku na odległość, a na przykład zamykają granice, bądź już się przygotowują do czwartej F, no to wiele spraw może nie zależeć od Was, tak? Inna sprawa, takie wytykanie sobie palcem różnych rzeczy, grożenie rozwodem, separacją, mówienie o tym, no też to źle wpływa na związek, tak? Jeżeli oczywiście jesteście w związku małżeńskim, natomiast jeżeli jesteście w związku wolnym, może jakieś sprawy z przeszłości jeszcze nie zostały uregulowane, może któryś z Was załatwia dopiero, rozlicza poprzednią relację. Na pewno jesteście pewni swoich decyzji. Umiecie tak jakby stanąć obok i ocenić tą sytuację. Dużo macie do powiedzenia. Wyciągacie wnioski. No ale kto mieczem wojuje, kochani? No właśnie. Tych mieczy tutaj sporo. Więc zastanówcie się. Dobrze. Partner może się też bać, bo być może właśnie jest po jakimś nieudanym związku. Jest poraniony, czuje się zraniony. Albo chce coś wyjaśnić. Nie widzę tutaj zdrady, więc być może to są tylko jakieś domysły tutaj raka. I partnerowi jest dlatego przykro, dlatego nie może się zdecydować, dlatego ciągle jest Was niepewny, bo boi się tej krytyki, boi się tej oceny. Decydowania o sobie. Zobaczmy tego rycerza mieczy, as kielichów. Bardzo dużo emocji. Bardzo duża pewność siebie. Jeżeli są jakieś sprzeczki, jeżeli są jakieś awantury, to Wy nie umiecie ze sobą rozmawiać na spokojnie. Tylko to jest od razu wszystko takie burza w szklance wody. Takie po prostu wszystko uniesione. Muszą być krzyki, muszą być jakieś wyrzucanie sobie brudów z przeszłości. Bardzo duże emocje. No a z kielichów to nie tylko pozytywne emocje. No ogólnie jest to karta pozytywna, tak? Ale tutaj pokazuje mi taką emocjonalność tej dyskusji, że nie na spokojnie porozmawiajmy, tylko to musi cały blok na przykład słyszeć, tak? To muszą być jakieś sceny płaczu, histerii, wrzasku, gniewu. O to tutaj chodzi. Natomiast jeżeli wszystko dobrze się między Wami układa, a problemem jest tylko odległość, to tutaj zaraz jakieś dobre wiadomości dotrą od partnera, że być może przyjedzie. Bo as kielichów mówi, to jest szansa na spokój, na przyjaźń, na miłość budowaną na wielkim, prawdziwym uczuciu. Że może być z tego udany, fajny związek. Tylko być może trzeba popracować troszeczkę nad sobą, być może trzeba o czymś porozmawiać, ale na spokojnie, nie na krzyk, nie na jakieś, mówię, sensacyjne dialogi. Gdzie wszyscy dookoła wiedzą, co się w Waszym życiu dzieje. To, co Was dzieli, to jest dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów to jest spokój, spełnienie, harmonia, odnalezienie celu, dobra zabawa. Czuję się dobrze w swoim towarzystwie. No może nie możecie się odnaleźć, tak? Inni znowuż tęsknią, bo dawno się ze sobą nie widzieli. W innym przypadku częste jakieś spotkania, być może partnera, częste wyjazdy, jakiś rozrywkowy tryb życia też może nasuwać różne podejrzenia. Albo wymyślanie, albo cudowanie, albo szukanie partnera idealnego, który nie istnieje. I teraz tak. Być może któryś z Was kocha wodnika tak naprawdę i on stoi pomiędzy Wami. I być może rak tutaj gdzieś ma w swoim sercu ukrytą jakąś trzecią osobę. Nie wiem. Piszcie w komentarzach.
Natomiast połowa lipca 5 buła, więc nadal tutaj będą jakieś konflikty między Wami. Ale to jest też brak odwagi, brak determinacji do tego, żeby zmierzyć się z tą trudną sytuacją i zaradzić jej. Może potrzebujecie czasu, może jakiejś lekcji, może szczerej rozmowy. Zobaczmy. A może tutaj chodzi o konkurencję. Faktycznie jest ktoś. Karta papieża. No nie, jakaś nauka wyciągnięta z tego, tak? Czyli nie łapiemy się za głowy i się kłócimy, tylko może na spokojnie sobie rozmawiamy. A może potrzebna jest jakaś terapia małżeńska. Koniec lipca, dwie buławy, więc widać, że się dogadaliście. Próbujecie współpracować ze sobą. No, pojawił się tu chyba jakiś mentor, nie wiem, może rodzic któregoś z Was, może, nie wiem, jakiś przyjaciel, ktoś starszy, ktoś mądry, ktoś doświadczony, albo sami poszliście po rozum do głowy, opanowaliście emocje. No widać tutaj, że się dogadujecie. Z dwójka buław, jest fajnie. Pielęgnujecie ten związek, współpracujecie, angażujecie się oboje. Piękna karta, współpraca. Połowa sierpnia 6 denarów, czyli tyle samo daję, ile biorę. Wzajemność, równowaga, partnerstwo, docenianie siebie nawzajem. Rozliczanie. 8 denarów. Praca nad związkiem, tak? Czyli wyciągam rękę, proszę o pomoc, daję szansę i staram się, i pracuję. Natomiast u niektórych raków, tak jak mówiłam, tutaj może być, że tak powiem, dobra wiadomość. Jeszcze będziecie się denerwować, bo coś tam być może jeszcze nie wypali, ale tutaj partner wróci i wróci z pracy, przywiezie pieniądze. Będzie dobrze. Tutaj mówię do tych raków, których odległość po prostu dzieli i tak naprawdę partner jeździ gdzieś za granicę, ciężko pracować, a rak być może ma jakieś podejrzenia, że coś jest tam nie tak. Natomiast jest jakaś tajemniczość, są jakieś powody do powątpiewania, do zdrady, do jakiejś nieszczerości. Z tym, że to są jakieś, wydaje mi się, wymysły, jakieś fantazje. I niesłuszne oskarżenia. No musicie to wyjaśnić między sobą, ale ogólnie widać, że jak się zaangażujecie, będziecie chcieli ratować tą relację, szczerze ze sobą porozmawiać, bo widzę, że jedna i druga strona chce tego, dojdziecie do porozumienia. Tylko nie na krzyki, nie tak mówię, żeby wszyscy Was słyszeli, tylko na spokojnie, jak cywilizowani, kulturalni, dorośli, dojrzali ludzie. Jeżeli nie potraficie sami, znajdźcie sobie mediatora. Dobrze. Jaka rada dla Was? Pięć kielichów. Nie roztrząsajcie starych spraw. Nie wracajcie do przeszłości. Musicie sobie poradzić z tęsknotą, jeżeli macie związek z partnerem, partnerką, który no po prostu ma taką pracę, że często jest w podróży, w wyjazdach służbowych. Często go nie ma, bądź dzieli Was odległość. Nie wyobrażajcie sobie Bóg wie czego, że On już z każdym, z każdą gdzieś tam już coś kombinuje i próbuje Was zdradzić, tylko zaufajcie. Nie nakręcajcie, nie podsycajcie sami na siebie tych negatywnych emocji, dobrze? Nie smućcie się, nie tęsknijcie, bo wszystko będzie dobrze. Wyjdźcie z tych emocji, zobaczcie, ten związek jeszcze jest. Jeszcze da się go uratować, jeszcze da się wypracować pewne tutaj jakieś ustalenia. Natomiast na co, na kogo macie uważać? 4 denary. Stabilizacja. Trzymanie się partnera kurczowo na siłę ze względu na zależność finansową. No i w razie czego pamiętajcie, że możecie tylko na siebie liczyć, że nikt Wam nie pomoże wyjść z tego wszystkiego. Sami musicie to odkręcić. Dobrze, zobaczmy teraz. Tak mnie, kochani, komary pogryzły w nocy, ale było tak duszno, że no po prostu nie można spać.
Teraz te burze nawałnice. No zobaczmy, co tu aniołki do Was mówią. Związek z innego wcielenia. No proszę. Może związek karmiczny. Znaliście się już wcześniej. To może być związek z innego wcielenia, ale może jest tak, że do siebie wróciliście. I to jest tak, że raz zrywacie ze sobą, później znowu wracacie i znowu zrywacie i tak ciągle to koło się kręci. Weźcie to pod uwagę i zastanówcie się, czego tak naprawdę chcecie. Jeżeli partner Wam wyjaśnia, że nie ma nikogo innego poza Wami, że Was nie zdradza, a Wy macie na to dowody, no to przestańcie już tutaj tkwić w tych energiach podejrzliwości. I co, aniołek, na zakończenie? Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą raku. Pięknie. Czyli cokolwiek by się nie działo, zawsze spadniesz jak przysłowiowy kot na cztery łapy. Będziesz zadowolony, szczęśliwy, tylko naprawdę. Nie przesadzaj w pewnych momentach, bo ta siódemka kielichów to jest takie po prostu... fantazjowanie, wyolbrzymianie pewnych rzeczy. Kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie ogólne może tylko dla jednego raka, więc piszcie w komentarzach, jak Wy to widzicie. Odsłuchajcie swój znak ascendentalny. I cóż, wszystkiego dobrego Wam życzę. Dużo miłości, spokoju, harmonii i równowagi w życiu, zwłaszcza w tych szalonych czasach. A teraz zapraszam wszystkie samotne raki. Za chwilę będzie dla Was czytanie. Tylko potasuję karty i już do Was wracam. I witam serdecznie wszystkie samotne zodiakalne raki na czytaniu miłosnym od połowy lipca do połowy sierpnia bieżącego 2021 roku. Karty są już potasowane. Teraz je tylko przełożę. I już, kochani, patrzymy, co tam najbliższy miesiąc pokaże dla Was ciekawego, jeżeli chodzi o uczucia. Najpierw przeszłość. Dlaczego rak jest sam? Bo jest 8 mieczy. Obecna sytuacja 5 kielichów. Koniec lipca, rydwan. Jak Wy widzicie całą tą sytuację? Jak jesteście do niej nastawieni? 7 denarów. Co radzą karty? 5 denarów. Przeszkody. 3 kielichy. I połowa sierpnia. Koło fortuny. No, te raki, które gdzieś planują wyjazd, wyjadą na pewno. W tle czytania mamy asa mieczy, więc to już jest wszystko uzgodnione, przemyślane. Decyzja zapadła. As mieczy... jest to taka karta, która weryfikuje wszystko w nadchodzącym miesiącu. Coś sobie uświadomicie, coś przemyśleliście, zastanowiliście się, wiecie już, czego chcecie. Odcinacie się od trudnej przeszłości, jednocześnie wchodząc w nowe jakieś pomysły, nowe znajomości, kontakty. To, co będzie się działo w ciągu miesiąca w Waszym życiu, będzie prawdziwe i świadome. Na koniec sierpnia myślę, że zmieni się na lepsze sytuacja Wasza życiowa. Być może tam, gdzie jedziecie, poznacie kogoś. Ale zobaczmy. W przyszłości 8 mieczy, czyli albo strach, obawa, lęk przed zapoznaniem kogoś. Wydaje mi się, że macie blokadę w ogóle w takich kontaktach z ludźmi. Może jesteście troszeczkę nieśmiali, no, nie umiecie rozmawiać, bądź boicie się otworzyć. Jakaś trudność w nawiązaniu relacji, w nawiązaniu kontaktu. To może być pierwsza, że tak powiem, wersja. Druga wersja, jakieś myślokształty z przeszłości. Strach, obawa,
lęk, bądź no takie nie umiem, nie potrafię, nie wiem, nie widzę nikogo wartościowego. Takie trzymanie się w miejscu kurczowo i nie robienie nic ze swoim życiem, nie planowanie niczego, po prostu takie życie chwilą. No i trzecia wersja jest to choroba, tak? Być może niektóre raki tutaj miały jakieś dolegliwości. Choroba chorobą, albo choroba serca, choroba duszy. Leczenie, że tak powiem, dochodzenie do siebie po jakimś nieudanym, trudnym związku. Zobaczmy. Ósemka mieczy, karta sprawiedliwości. No właśnie. Mógł być ciężki jakiś związek z wagą. Może jesteście po rozwodzie, w okresie separacji i po prostu no, boicie się otworzyć na nową relację. Nie jesteście być może jeszcze gotowi, może potrzebowaliście czasu. Studia, praca też mogły Was zamykać tutaj na takie życie prywatne. Mało czasu, chęci zaangażowania też w to, żeby coś w tym zmienić. No różne wersje dopasujecie do siebie. Kochani, obecna sytuacja 5 kielichów. Więc tutaj te osoby, które faktycznie się rozwiodły, które no, straciły partnera, rozwiązały, rozliczyły swoją relację, no ubolewają teraz nad tym i widzę, że tkwią jeszcze w tej energii smutku, takiego strachu o przyszłość, osamotnienia, żali, pretensji i wracania do tej przeszłości, rozgrzebywania tych starych ran, które jeszcze bardziej bolą, jeszcze bardziej doskwierają i nie pozwalają odciąć się właśnie od tego. Być może ten as mieczy jest po to, żebyście wreszcie tą grubą kreską odcięły to, co już za Wami i zaczęły myśleć, kochane raki, o tym, co przed Wami. Więc tutaj widać jeszcze taki dół emocjonalny. Może już logicznie sobie to wszystko poukładaliście, ale gdzieś tam w sercu jeszcze boli, jeszcze kuje. A to dlatego, że Wy jesteście bardzo wrażliwe, moje kochane raki. Bardzo wszystko przeżywacie. No niebawem tutaj ktoś się pojawi w Waszym życiu. Może się pojawić skorpion. Ewentualnie cierpicie przez skorpiona. Też tak może być. Natomiast tutaj myślę, że będziecie pomalutku się podnosić. To jest też takie jak ubolewanie, że nikt nie pojawia się właściwy we Waszym życiu, bądź Wy nie macie odwagi, żeby się z kimś spotkać. Może jeszcze nie jesteście gotowi. Pozwólcie sobie na to, żeby to wszystko szło jakimś swoim tempem. Poddajcie się przeznaczeniu. Natomiast rycerz kielichów zapowiada miłość, zapowiada dobre spotkania, dobre wydarzenia, więc nie ma co się użalać nad rozlanym mlekiem. Trzeba po prostu wstać, podnieść głowę do góry, otrząsnąć się po tym, co było i zacząć żyć od nowa. Tak jak powiedziałam, na koniec lipca czeka Was jakiś wyjazd. Mamy tutaj jakąś podróż, wyjazd, ewentualnie podniesiecie się w sobie i przejmiecie stery w swoim życiu. Bardzo szybko będzie zmiana, poprawa. To jest karta odwagi, to jest karta też takiej determinacji do osiągnięcia danego celu. Kontroli, przejęcia kontroli nad swoim życiem, czyli tutaj nie pozwalam, żeby już ta strefa emocjonalna, te przykrości, te smutki naprawdę zagościły się na dobre w moim życiu. Nie, robię porządki, wyganiam je. I mówię, teraz zapraszam do siebie miłość, słońce, pogodę, ducha, przyjaciół i to, co wszystko jest najlepsze, tak? Więc to jest też dla mnie taka karta. Szybkie zmiany, szybkie opanowanie sytuacji, nadanie kierunku i celu w swoim życiu, za którym chcę podążać, tak? To jest Wasza karta, więc Wy szybko jakoś się otrząśniecie z tego. Widać tutaj taką determinację do... No właśnie, ósemka buław, czyli kolejna szybka energia. Robicie postępy, staracie się. Być może też nawiążecie jakiś związek na odległość. Poznacie kogoś, do kogo pojedziecie, ktoś Was odwiedzi. Może tutaj właśnie jakieś... Dużo radości Wam to przyniesie, więc na przykład jeżeli jedziecie na urlop, to tam naprawdę odpoczniecie i to Was bardzo podniesie też na duchu, to Was bardziej zdominuje... zdopinguje do tego, żebyście no, wrócili do tej równowagi emocjonalno-psychicznej. Natomiast są tu też jakieś nowe znajomości poznane gdzieś na wyjeździe, bądź tak jak mówię, przez internet kogoś poznacie i to będzie związek na odległość, tak? Ale dużo Wam satysfakcji ta znajomość przyniesie, dużo radości.
Nowe jakieś pomysły na siebie, zaangażowanie w jakieś relacje. Bardzo fajnie. Ktoś napisze, ktoś zadzwoni, ktoś odpowie na Waszą zaczepkę gdzieś tam słowną. A może w podróży kogoś fajnego poznacie poprzez właśnie rozmowę, nie wiem, gdzieś w jednym wagonie w przedziale będziecie jechać albo współpasażer gdzieś w autokarze. No i tak się śmieje, kochani, w samolocie, tak? Jakaś nawiąże się rozmowa i o, fajnie, wymieniamy się telefonami, podtrzymuje się relacja, rozwijamy ją. Ale bardzo dobre, szybkie, pozytywne zmiany. Wy cierpliwie czekacie, czekacie na tą konkretną osobę, ale też staracie się angażować w siebie. Nie naciskacie tak bardzo. No teraz tak szybko to wszystko ruszy tutaj, ale denary mówią o tym, że tak długo, ile będzie potrzeba czasu na to, żeby coś w Was dojrzało, bądź żeby coś się rozwinęło, tyle sobie dacie tego czasu. Nie będziecie naciskać, tak? Ta szybkość tutaj pokazuje, że niespodziewany nagle szybko ktoś może pojawić się nowy na Waszej drodze. Natomiast Wy nie będziecie absolutnie naciskać, żeby bardzo szybko gdzieś tam zajść z tą relacją. Nie, niech to idzie swoim tempem, niech to pomalutku dojrzewa, żeby ten owoc był naprawdę smakowity, tak? Najpierw zaobserwować, czy w ogóle ten owoc dojrzeje. No dobrze. Co karty radzą? 5 denarów. Pozwól sobie pomóc, raku. Poproś o tą pomoc. Wyjdź z tego pustego domu, z tej samotności, z tego kryzysu emocjonalnego, który Cię po prostu no, unieruchamia gdzieś, tak? 5 denarów. Karta choroby, karta samotności, karta biedy, ubóstwa, braku, braku, pustki. Musicie sobie z tym poradzić. Jeżeli nie umiecie sobie z tym poradzić, poproście kogoś o pomoc. Ale tutaj trzeba zwrócić na to uwagę. Jeżeli powodem była jakaś ciężka choroba, jakiś uszczerbek na zdrowiu, niedyspozycyjność, pamiętajcie, że jak już lepiej się poczujecie i zaczniecie tutaj rozwijać skrzydła, poznając nowych ludzi, kontrolujcie chorobę, tak? Żeby o tym nie zapominać. 4 miecze. Ostrożność. Dużo odpoczynku. Ale też wyjście z izolacji. Bo już to, co najgorsze jest za Wami. Czas uleczył pewne rany. Czas odciąć się od przeszłości, która Was skrzywdziła. No i co, kochani? No, problemem jest mało spotkań towarzyskich, tak? Mało zabawy, mało cieszenia się, radości. Więc tutaj nad tym musicie popracować, nadrobić zaległości. Ewentualnie, zawsze jak trafialiście na jakąś osobę, być może była osobą zajętą, a Wy w trójkąty nie chcecie się pakować, więc być może tutaj też o to chodzi. 9 mieczy. Stres, strach, obawa przed kontaktami, przed spotkaniem, przed jakimiś zabawą, imprezami towarzyskimi. Bardzo się boicie, bardzo się stresujecie, niekomfortowo się czujecie, więc szukajcie tam przyjaciół, którzy być może mają podobne podejście do życia jak Wy. Są różne grupy, są różne kluby, gdzie ludzie mają podobne jakieś właśnie takie priorytety, cele, a może wspólne pasje Was, że tak powiem, połączą. Tutaj próbujcie tymi drzwiami wchodzić. Natomiast tutaj jakiś stres. Może to jest ta przeszłość, że byłyście w jakiejś relacji. Może ktoś Was zdradził, może ktoś Was właśnie oszukał, wykorzystał. I to jeszcze wraca, te koszmary, te lęki, te problemy blokują Was na nową znajomość. Kochani, czas na zmiany, więc w połowie sierpnia koło fortuny. Więc teraz będzie tylko lepiej. Jest to bardzo dobra karta. Karta odmiany losu. Karta, która mówi, że możecie liczyć na współpracę, że wszystko się odkręci, że Wy się rozkręcicie przede wszystkim. No i może odnajdziecie tą osobę właściwą, Wam przeznaczoną. Na pewno jakiś wyjazd. Tą, na którą czekacie. No i ten wyjazd, na który czekałyście, wreszcie się dopełni.
Więc trzeba czekać na zmiany, cierpliwie, nie poganiać losu, bo wszystko ma swój odpowiedni czas, odpowiedni moment. Jak coś nagniemy, jak coś wymusimy, to później nam się to czkawką odbije. W ciągu miesiąca jakieś zmiany, moje kochane raki, to nie znaczy, że od razu poznacie kogoś nowego, ale jest szansa, że same przed sobą coś sobie wyjaśnicie, coś sobie uświadomicie i świadomie te problemy od siebie odsuniecie. Zrobicie krok do przodu, zaangażujecie się w swoje sprawy z dużą satysfakcją. Jaka rada dla Was? Paś kielichów. Nie przeżywaj wszystkiego, kochany raku. Nie bądź taki niezdecydowany, przewrażliwiony. Albo to mi się nie chce, albo to dzisiaj zła pogoda. Nie odkładaj spotkań, nie odkładaj możliwości poznania kogoś i spełniaj swoje marzenia. Zwróć uwagę na jakąś młodą rybkę, bo być może macie się ku sobie. Na co, na kogo uważać? 10 buław. Żeby nie obarczać siebie odpowiedzialnością za wszystko i za wszystkich. Jeżeli coś jest dla Ciebie za ciężkie, odpuść. Nie rzucaj się z motyką na słońce. No i nie pozwól też, żeby sprawy zawodowe zupełnie odciągnęły Cię od życia prywatnego, żeby zdominowały Twoje życie. Bo nie rodzimy się tutaj na tym świecie, żeby pracować jak w kieracie i tylko praca, dom, praca, dom, praca, dom. Nie, mamy być szczęśliwi, mamy kochać, mamy dawać szczęście innym ludziom, wymieniać się doświadczeniami, po prostu żyć, korzystać ze wszystkich dobrodziejstw tego świata. Więc tutaj unikajcie przeciążenia, unikajcie takiego zmęczenia, stresu, nawału obowiązków, ciężkiej pracy i chęć udowodnienia sobie czegoś. Nic na siłę, nie róbcie nic na siłę. Pomalutku, drobnymi kroczkami, a wtedy będą najbardziej zadowalające efekty. I co anioły na to wszystko, moje kochane raczki? Warto na to poczekać. Zobaczcie, jak karty pięknie ze sobą dogadują się, można powiedzieć. Ty jesteś nastawiony, raku, na cierpliwe oczekiwanie, na zmiany, na efekty swoich starań, swoich działań. I tutaj też karta pokazuje. Wreszcie to, na co czekasz, pojawi się niespodziewanie i odmieni Twój los. Więc warto na to poczekać, karty mówią. Boski rytm oddziałuje na Twoje życie uczuciowe. Czyli nic nie dzieje się bez przyczyny. Widocznie tak musiało być. Zobaczmy jeszcze, kochani, co aniołki na podsumowanie nam powiedzą. Dwa chciały wyjść. Dobrze. To już patrzymy dwa. Pierwszy to jest ciesz się życiem, czyli musi wrócić radość, pogoda ducha, otwartość na ludzi, na kontakty z przyjaciółmi, tak? Zadzwoń do koleżanki, przyjaciółki, z którą dawno nie rozmawiałaś. Odwiedź starego kumpla, przyjaciela, który nieraz Ci pomógł. Nie bój się wyjść z tej swojej norki, dziurki od klucza. I druga karta, czyń cuda w swoim życiu. Zmieniaj swoje życie. Piękne przesłanie. No dwa chciały wyjść, więc macie dwa. Wyjątkowo. Ja wiem, że ten czas, który niestety w ciągu ostatnich 2 lat wprowadził zamieszanie w nasze życie prywatne, no, dużo zmienił. W niektórych coś spotęgował, nasilił. Wiele z nas borykało się z depresją. Właśnie z lękiem, strachem o przyszłość, o pracę. Ale nie pozwólmy, żeby te złe wydarzenia naprawdę decydowały o naszym życiu. Pamiętajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zawsze po burzy wychodzi słońce i będzie dobrze. Tylko trzeba chcieć.
Kochani, wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, czytanie ogólne może tylko dla jednego raczka, nie wiem, piszcie w komentarzach. Życzę Wam wspaniałych, udanych wakacji. Jeżeli ktoś jeszcze nie był na urlopie, to życzę odpoczynku, przemyśleń i świadomych, mądrych decyzji. Bo jest szansa na świadome wejście w coś nowego, ale najpierw musicie zrobić porządek z przeszłością. Wszystkiego dobrego, Raki. Pozdrawiam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.